Po zakończeniu emisji 10 edycji, rolnik szuka żony, Blanka wyrosła na prawdziwą internetową gwiazdę, która ku uciesze swoich fanów regularnie pokazuje, jak wygląda jej życie po udziale w programie. Ostatnio piękna blondynka postanowiła pochwalić się w sieci wyjątkowo śmiałym kadrem. Ponętna 25-latka ma czym się pochwalić, nieudana relacja Artura i Blanki w Rolnik szuka żony 10. Widzom 10 edycji programu Rolnik szuka żony z pewnością nie trzeba przedstawiać Blanki. Piękna 25-latka była jedną z trzech dziewczyn, które Artur postanowił zaprosić na swoje gospodarstwo. Jej przygoda z randkowym show zakończyła się jednak dość szybko, gdyż rolnik pożegnał się z nią jako pierwszą, by skupić się budowaniu romantycznej relacji z Sarą, z której finalnie i tak nic nie wyszło. Blanka jednak nie ma raczej czego żałować, gdyż okazało się, że Artur finalnie nie był zainteresowany budowaniem prawdziwego związku w programie. Przebojowa blondynka dość szybko przejrzała rolnika i wyznała podczas finałowego odcinka, że z ulgą wyjechała do domu, gdy ten postanowił się z nią pożegnać. Blanka z rolnika, z piersiami niemal na samym wierzchu, choć przygoda Blanki z programem nie trwała zbyt długo, to dziewczyna stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych uczestniczek 10. Edycji, rolnik szuka żony. Media chętnie się rozpisują o pięknej blondynce, zaś ona sama cieszy się niemalejącą rzeszą fanów, którzy chętnie śledzą jej dalsze losy po programie. Blanka zdaje się być z tego faktu niezwykle zadowolona i chętnie pokazuje swoim sympatykom, co obecnie u niej słychać. Od pewnego czasu piękna blondynka regularnie zasypuje obserwujących ją internautów kolejnymi kadrami, na których pokazuje, jak spędza czas ze swoim nowym chłopakiem. Niedawno na jej Instastories można było zobaczyć zdjęcie z ich ostatniej randki, na którym Blanka z dumą prezentuje swój potężny dekolt. Powiedzieć, że Blanka ma czym oddychać, to jakby nie powiedzieć nic. Lepiej, żeby Artur nie widział tych zdjęć, bo może jeszcze bardziej żałować tego, że z jego relacji z Blanką nic nie wyszło.